Tutaj szkoła nas wspomaga w ten sposób, drukują takie adaptery do filtrów oddechowych, do masek, które używamy na każdy wyjazd. Filtry, które mam tutaj oryginalnie zamontowane, raz, że są trudno dostępne, są bardzo drogie, a poprzez te adaptery możemy montować filtry, które są raz, że są bardzo tanie, a dwa, są po prostu łatwiej dostępne dla nas wszystkich. No i w ten sposób, żebyśmy mogli korzystać z tego, no musimy używać takich adapterów, żeby to po prostu pasowało i było szczelne w ten sposób. Bardzo fajna inicjatywa tutaj ratowników medycznych. Zapytali się, czy byśmy w stanie byli pomóc im, jeśli chodzi o przygotowanie adapterów do masek ochronnych. Oczywiście z naszej strony, z uwagi na to, że posiadamy drukarkę 3D, była od razu bardzo pozytywnie odebrana ta propozycja. Po rozmowie z informatykiem, z uczniami, żeby dwóch uczniów do tego zaangażowaliśmy, czy by byli w stanie pomóc z oprogramowaniem, z przygotowaniem tego wszystkiego i z realizowaniem, no nie było od razu, wszyscy bardzo chętnie pozytywnie zgodzili się na tą pomoc i no, podjęliśmy się tego wyzwania. Mamy takie możliwości, a trzeba pomagać ratownikom medycznym, oni nam cały czas pomagają, także jak tylko jest taka możliwość, to wykorzystujemy na sprzęt, wykorzystujemy nasze możliwości i bardzo chętnie chcemy pomóc. Są to adaptery do tych masek ochronnych. Tych adapterów, no tutaj przynajmniej po 24 sztuki są potrzebne do tych masek dla tutaj naszych, tutaj z Włoszakowic, ratowników medycznych, ale tutaj po rozmowie z panem Adamczewskim mówiliśmy, że jeśli zakończymy dla naszych tutaj przygotowanie tych adapterów, to będziemy dalej tą produkcję prowadzili, bo taka możliwość istnieje. Szkoła też może się w ten sposób włączyć do pomocy. Młodzież widzi, że warto fajne rzeczy za pomocą informatyki i tych wszystkich urządzeń robić i dlatego bardzo nam zależy, żeby też w tym, żeby po prostu pomóc. Chcielibyśmy bardzo podziękować szkole, bo w zasadzie jedno pytanie, dyrektor bardzo szybko, pozytywnie zareagował na naszą prośbę i w ciągu kilku dni mamy po prostu już gotowy produkt, z którego możemy korzystać. Te filtry musimy wymieniać, dlatego też chodziło o to właśnie, żebyśmy mieli łatwiejszy dostęp do tych środków.